Witam kolegów hodowców. Dziś kolejny dzień na hodowli i dziś daję moim gołąbkom nową porcję grytu. Jak przygotowywałem ten gryt, to mi pokazywałem. Także tutaj biorę sobie nową porcję grytu. Dostaną gryt, dostaną karmę. No i dostaną wodę, którą zaraz idę przygotowywać. Tutaj nalejemy wody. No i dzisiaj do wody dostaną z kolei witaminę. Ja daję dolną dawkę, 5 ml na litr wody, to jest 30-litrowy garnek. Czyli dam 15 w tym podajniku. O, 12 się nalało, czyli na 30 litrów 6 razy 5, 30. O, to dwa podajniki dam. Dwa. Witamina. I drugi. Tak, tak to dostaną. Zakręcimy. Co tu w skład tych witamin wchodzi? A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, niacyna, biotyna, aminokwasy, metionina, białko. Duży, szeroki skład. Tutaj można zobaczyć niacyna, wszystko po kolei. Regeneracja po locie. Akurat nie ma pierzenie, parowanie, niebudowanie formy. No, w każdym razie tutaj dostaną. Nalewamy wodę. Teraz się to wymiesza. Dobrze się wymiesza, ale się pieni. Jesteśmy przy gołębniku, już czekają na wodę gołąbki. I tutaj o, wymieszało się ładnie. Bierzemy wodę. I wszystkie gołębie dzisiaj dostaną wodę z witaminą. Do wszystkich po kolei przedziałów. To wylało. Idziemy dawać wodę. One już widzą, że będę nalewał wody, więc tutaj o, dostaną wodę. Nie do pełna, akurat rozleję po 3 litry do każdego. I do następnego idziemy. Ten już obrócimy. Idziemy do drugiego przedziału. A, tu się już chyba wygodnie naleje z wiadra. Też pół pojnika. O, jeszcze wystarczy do trzeciego przedziału. Zaraz.
zostawimy. Erik patrzy na nas. Co Eliszku, co? Co Eliszku? No i tu wrócimy. Przygotowany. Kolejne. Trochę mało, to idziemy jeszcze nabrać. Musimy dobrać. Tyle wystarczy. Dobra, się lepiej będzie nalewać. A idziemy dolać. Dolejemy. Dobrze, wystarczy. Weźmiemy gryt i poczęstujemy je tu jeszcze grytem. Tak, zostaną jeszcze gryt. Bo tak, dwa razy w tygodniu dostają świeży. Tu jest gryt. I dwa takie kubeczki małe dostaną świeżego grytu do jednego przedziału. Zamkniemy i zaraz dostaną do drugiego przedziału. Co wam powiem ciekawego? Zobaczcie, przyszedłem karmić, a tyle karmy jeszcze zostaje w karmniku. Także jak się teraz gonią na jajkach, parują, to nie mają aż takiego ochoty do jedzenia, ale na gryt mają ochotę. O, jak się rzuciły od razu dziobać gryt tutaj. Od razu się na gryt rzuciły. W drugim przedziale podobnie. Też dosypiemy dwie porcyjki grytu. I podobnie sprawa z karmą. Karma leży. Także karma leży, mają na pewno pod dostatkiem karmy, więc w sumie dzisiaj karmy nie będę mieszał, zrobię im głodówkę. Jesteśmy w kolejnym przedziale. O, tu już się siedzą sobie w parkach. O, samczyk dziobie samiczkę. Oni już na jajka. No, one teraz nie mają czasu jeść. Dobra pogoda. Popatrzcie, przychodzę na drugi dzień karmić. Zwykle karmę wieczorem. Może do wieczora to zniknie, ale po prostu dzisiaj już karmy więcej nie dostaną. O, zobaczcie, jak sytuacja. To znaczy, że są, nie są głodzone, mają karmy ile chcą. Jedynie zrobię dosypkę grytu. Wystarczy. Dosypka grytu. A, tu je podglądamy. Idziemy do następnego przedziału. Widać tu miłosne zaloty. Także idę. Tu też zaraz wody im przyniesiemy. Też dostaną wodę z witaminką. Wygląda. A, bo mam na zbliżeniu. O, rudy szaleniec. No i tu towarzystwo jeszcze czeka na wodę. No to idziemy im dać wodę. O, tu też goni na jajuszka. Tak, gonisz? Goni. No. O, jesteśmy w gołębniku. Też parka się potworzyła. Dobra, dam im wodę i robię dalszą moją robotę, bo nie ma czasu. Także tutaj nalejemy im wody. Bojnik.
Także pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki hodowców. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania kolejnych filmików. To witaminkę. A, tam wystaje. Tu się skukała. Stoi. Tutaj jest koleżanka. Także czekają na wodę. Pozdrawiam. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik. Kontakt do mnie 513 812 854. Do usłyszenia.